tak wspaniałym wystąpieniu mojej poprzedmówcy właściwie już nic dodać, nic ująć. Ja tylko dodam jedną sprawę dotyczącą tego, którą tutaj ta opozycja dzisiejsza do nas, która kwestionuje jakby tutaj pewne zapisy, zachowania jakby terminowości, terminów tego całego procesu. My uważamy, że jest zdecydowanie inaczej. Zresztą pani przewodnicząca na każdym kroku pokazuje, czyta wszystkie pisma. Można oczywiście usłyszeć odczytanie opinii prawnej przez pana mecenasa, ale możemy się z nimi zgodzić, za chwilę może być trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta opinia, tak? Doskonale wiemy, że prawo jest tak skonstruowane, że każdy prawnik może różnie interpretować. Teoretycznie każdy może mieć rację. To jest właśnie najgorsze. Ale ja państwu przytoczę jedną rzecz, bo państwo tak nas tutaj gdzie bardzo atakujecie. Od miesiąca listopada 2013 roku Rada Miejska domaga się otrzymania pisma z prokuratury rejonowej w Bytomiu. Prokuratura rejonowa w Bytomiu do tego urzędu wysłała pismo skierowane na ręce Rady Miejskiej. I tego pisma do dnia dzisiejszego nie potrafimy otrzymać. Nie wiem, gdzie ono dzisiaj jest. Dziękuję bardzo. Jeśli się nie mylę, na tej kolejności był chyba pan Jerzy Migl. Tak. Rozumiem. Pan Migl odstępuje głos dla pana radnego Leśnika. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni mieszkańcy. Zacznę od tego, co było tutaj powiedziane. Jeśli mogę tutaj zacytować wypowiedź pana Rafała Siedlecka. To, że się pan stara o jakieś kwoty dotyczącego ZUS-u i innych, no to dobrze, że się pan stara. Natomiast co ta sprawa ma związane z dzisiejszą? To pytam. Po drugie, chcę mi się też odnieść, że nie wiem, czy pan sądzi, że ja mam być zrealizowany. Mówię pan, jako lekarzowi, może pan mi nawet zbadać tylko. Na pewno nie jestem zrealizowany. To powiem, to podsumuję. Natomiast odpowiadasz panu tutaj radnemu, wytykając sprawę z sądową wojną. Niech się pan nie martwi. Ja, niezależnie jak wyrok, jak sąd podejmie decyzję, wiem, co będę miał zrobić. Powiem mu przypadek. Natomiast pan nikt zauważy jedno, że w tym przypadku przepisy prawa nie narzucają, w tym przypadku moim, nie narzucają rozpatrywania tej sprawy przez Radę Miejską. A tutaj mamy wyraźny przepis mówiący, że to Rada Miejska ma rozpatrzyć. Więc niech pan literalnie czyta przepisy, a nie tutaj demonizuje pewne sprawy i łączy jedną sprawę z drugą. Bo to są zupełnie dwie odrębne sprawy. I myślę, że przewód sądowy wykaże, kto tak naprawdę za tym wszystkim stał w kandydatach. Będźmy cierpliwi i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. To taki dygresem w stosunku do pana wypowiedzi. Więc dzisiaj my mamy obowiązek, to nie jest wspieranie przez pana wojewody, bo mamy przepis, Rada ma rozpatrzyć i rozpatruje to. Natomiast wojewoda i tak po podjęciu uchwały będzie na pewno tą uchwałę badał od strony prawnej. A państwo chcecie po prostu powiedzieć, że przepis prawa nie obowiązuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że chyba nie jest to właściwa interpretacja, ale jeszcze chciałam odnieść się do jednej kwestii, że pan się przyznał, że jednak sąd rozpatruje takie sprawy wnikliwie i jest to ten organ, który powinien sprawę być ten organ. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Jerzy. Sami nie mamy tej pełnej wiedzy o tym,
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Proszę bardzo, pan przewodniczący Mariusz Kuba. Tak, krótko odpowiedź do pana radnego. Przytoczę jeszcze cytat, który wcześniej przytaczałem. W pana sprawie nikt nie wyrokuje, bo tego jest sąd. Nikt nie próbuje z nas domagać i wyjaśnić. Natomiast odnosząc się do tego, co pan jeszcze powiedział, że to są dwie zupełnie odrębne sprawy. Muszę panu powiedzieć, że zgadzam się z panem w całej szczególności. To bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Wydaje mi się, że pan radny Lesiak występował już dwa razy. Mówiliśmy o tym, że już nie korzystamy z instytucji adwokatem, już dwa razy pan radny występował, więc myślę, że to wyczerpuje statutowe wymagania. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Krystyna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W całej rozciągłości zgadzam się z tym wnioskiem.
Szanowni Państwo, czy mamy wniosek przeciwny? Rozumiem, że pada wniosek przeciwny. Ja mogę krótko nawet z miejsca. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy się dobrze zrozumieliśmy i nawet niech pan mecenas się wypowie. Ale mamy ci, to już nie jest czas dyskusji, a wniosek formalny. Ale prosimy tylko o przedstawienie wniosku przeciwnego. Będziemy sobie wszyscy dookoła na zajęcie, to naprawdę niczego nie wyjaśnimy, do niczego nie dojdziemy, a nie wiem, czy o to nam dzisiaj chodzi, żebyśmy się rzeczywiście skłócili i przyznam rzeczywiście do pani radnej apel, że wielu tylko się po prostu zgadzamy. Szanowni mieszkańcy, wysoka do pani przewodnicząca i panie prezydencie, ja przepraszam, że złożę wniosek przeciwny. Ale powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy. Mówiliśmy tutaj o sprawach prawnych. Nie dopuściliśmy pana mecenasa. Czy państwo zauważyliście, mówiliśmy o artykułach, przepraszam, kodeksu wyborczego 383, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. I tam mówi się wyraźnie, stwierdza Rada Miasta w drodze uchwały. Słuchajcie, kto nas skłóca? Wojewoda, który nam każe podjąć działanie nakazane prawem. Szanowni Państwo, najpierw trzeba wybrać, zakończyć jakąś ścieżkę, którą mówi się w organach. Potem można skłócić do sądu. Ja się zgadzam, niech to będzie w sądzie. Ale jak ma ktokolwiek iść do sądu, dopóki my się nie wypowiemy, słuchajcie. Nie wiem, ja bardzo proszę pana mecenasa, niech się wypowie, czy moje myślenie jest tutaj błędne. Mogę się mówić tak, jak powiedziałem, wielu prawników tyle znamy. Ale jeśli mamy podjąć działanie nakazane prawem, słuchajcie, to musimy je podjąć. Dziękuję bardzo za wypowiedź panu radnemu Markowi Barce. Są wnioski w zasadzie, że są zaprzeczone, tak? Jeden zgłoszony przez pana radnego Rafała Matasia, drugi zgłoszony przez pana radnego Marka Parkę. Przypomnę, wniosek pana Rafała Matasia było zakończenie tej dyskusji i w związku z tym, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego zgłoszonego przez pana radnego Matasia. Większość ma rację. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 17 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących się, Rada Miejska podjęła decyzję o przyjęciu wniosku formalnego dotyczącego zakończenia dyskusji nad sprawą. I w związku z tym, Szanowni Państwo, rozumiem, że możemy przejść do głosowania.